Halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Czechu. Czechu z YouTube'a. Rzeźnik co najwyżej kurwa szarych komórek. Witam was. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Możecie zostawić na samym początku lajka, komentarz, suba, wpaść na Twitcha, wszystko macie w opisie, wszystkie socjale. My kontynuujemy sobie naszą historię związaną z zleceniem i jakimiś oparzeniami. Za zadanie mamy zdobyć informacje od medyka. W poprzednim odcinku uznaliśmy, że przerwiemy, ja uznałem właściwie, że przerwiemy odcinek z tego względu, że byłby on najzwyczajniej w świecie za długi, bo trwałby pewnie 2 godziny, zanim byśmy wykonali to zlecenie, więc musimy sobie je dokończyć dzisiaj. Także na samym początku zlecenie śmiertelne rozkosze, a później pewnie misje główne, bo za bardzo misji pobocznych widzę, nie mam na odpowiedni poziom. Zdobądź informacje od medyka. Znaleźliśmy, znaczy gościu mówi, że są jakieś popalone ciała, więc czym mogę pomóc? Misja wygląda na w miarę ciekawą. Dużo ciekawszą niż jej takie podobno dokonywały się autopsje. Poprzednie nasze zlecenia. Się tym zajął. Dobrze, chętnie pomogę. Interesuje mnie, czy widziałeś na ciałach ślady pazurów lub kłów. Śladów kłów nie widziałem. Pazurów też nie. Jedynie ślady paznokci po przygodach z dziwkami. Podejrzany. Gdzie znaleziono ostatnie ciało? W bocznej uliczce przy drodze z doków do dzielnicy burdeli. Ktoś porzucił je w środku nocy. Obejrzę to miejsce. Proszę, mówiłem, że ta misja, że pamięta coś mi świta w głowie, że ta misja była bardzo długa i była też zresztą de facto bardzo interesująca. I wydaje mi się, że tak jest, że jest to bardzo misja interesująca i że z każdym słowem przekonuje się coraz bardziej, że jest ona mega, mega ciekawa. Także nawet jeżeli ktoś nie ogląda zleceń, to polecam, może sobie zobaczyć chociaż to jedno zlecenie. Słyszałem, że ciała były wysokie. Chociaż nie pamiętam do końca, o co chodziło, to... Nie sądzę. Zwłoki były wysuszone, ale może próbowali pojmać czarodzieja i ten rzucił jakieś paskudne zaklęcie. To było odwodnienie? Nie. Nie wiem, do czego innego to porównać. Dziękuję za pomoc. Obejrzę miejsce, w którym ich znaleziono. Wysuszeni. Powodzenia. Czyli może wampir. Śmiertelne rozkosze. Okej. Jakby zimą te stosy palili, można by się było chociaż ogrzać, a tak? Uwielbiam te randomowe kurwa słowa, które oni gadają, jakieś dziadki tutaj. Nie wiem, super mnie to bawi zawsze. Jakby można było zimą rozgrzać kurwa stosy, to by się chociaż ogrzać można było. Na tych stosach przypominam palą oczywiście czarodziei. Dla mnie Wiedźmin jest super zabawny, ale ja też mam... Boomer kurwa 10-latka, IQ też 10-latka. No i... Tu znaleziono ciało. Może trafię na jakieś nietypowy ślad. O, i to są moje ziomki. I kurczę, w sumie... Podkute buty strażników. Nieistotne. Ilość wyrazów w moim słowniku również zahacza... O młody wiek, ślady jakiś kurwa... Dziecka. Zaraza, ruchy. Pewnie tyle, co... Pewnie więcej słów w słowniku ma. I lepiej się potrafi wypowiadać 10 lat. Wyraźne ślady kopyt. Koń. Nie, konie nie chodzą na dwóch nogach. No to interesujące, no. Koń nie chodzi na dwóch nogach, a tu mamy dwie nogi, to faktycznie. Podkowe, dziwne. Może chcieli sfejkować. A tu widzę też jest coś do góry zaznaczone, nie wiem czy to w budynku, zobaczcie ile tu jest śladów. Chyba, że my tam właśnie pójdziemy do środka. Róż żebraków. A, no tu pójdziemy. Podnieś. Gdzie prowadzą ślady? Tutaj. Trop prowadzi do kuternogi Katarzyny. I tutaj? Dobra. Ten krasnoludzki spirytus. A tu co jest napisane? Ile Panicher, wiedźma i nekromantka ogłoszona zostaje wrogiem publicznym. Za wskazanie miejsca jej pobytu wyznaczona została nagroda. A ile? Czarodziej, nie czarodziej, ale ty! Bo ja tu do środka mam wejść, tak? Czy nie? Nie, chyba coś mi się tu nie zgadza, kurwa. Ej, Jasiek, ty jesteś najstarszy, to powiedz. Tu? Co to właściwie jest burdel? Burdel to jest jak masz bałagan i trzeba odłożyć zabawki na miejsce.
Czyli ci wszyscy panowie chodzą do pasji Flory, żeby sobie posprzątać? Chyba tak. No bo zobacz, jak stamtąd wychodzą, to koszule mają rozpięte, wtedy są zmęczeni, że aż dyszą. A jeden z nich mówił, że zawsze tam zagląda, jak ma brudne myśli. Słyszałem na własne uszy. Kurde, dziwni są ci dorośli. No to akurat klasyczny dialog. Było o nim głośno dość w miarę. W ciekawostki i tak dalej. Kurwa, no wejście jest tutaj, dobra. Znowu zamulam na odcinku. Zaraz coś powiedzieć, coś powiedzieć fajnego, coś, jakiś komentarz sprytny. Tu, że biegam tu, Wiedźminem idziemy na lewo. Coś opowiedzieć, co się dzieje w moim życiu, że tego, że jadłem zajebiste pierogi. Ja chodzę i mam wyjebane, ty. Jakbym se streamował właściwie, a nie nagrywał odcinek. Dobra, porozmawiam z Zamtus? Nie, ile mam pieniążka? O, a jest to jakieś dżentelmenka dla Wiedźmina? A witam! No patrzcie, świat się kończy, Wiedźmin w burdelu! Co w tym dziwnego? A no, my często jest akurat dziwny, do wszyscy wiedzą, Wiedźmin że akurat często do tego mutanty, a to jest do burdelu chodzą. Dla kurew z zasadami, no gadaj! Masz tam w spodniach wszystko jak zwykły chłop? Kiedy ostatnio sprawdzałem, wszystko było na swoim miejscu. O, można nagrać z nią w karty, no i to mi się podoba, partyjka wita na sam początek odcinka, że wszyscy sobie wyszli z tego odcinka. Elegancki pomysł, lecimy. Głośnie sobie, no i trzaskamy, kurwa, w winciora, trzeba wypierdolić ten trzaskający mróz, bo wkurza. To czyste niebo też bym walił, teraz do pizdy karta. Pożaga jest w sumie spoko. No, pożaga jest w sumie spoko. Pożaga może bym wrzucił do naszej talii. No i tyle, rozpocznij grę. On gra Królestwami Północy i ma gościa, który co robi? Nie wiem, co robi jeszcze. Przydałby się nam... Co by nam się przydał? Przydałby nam się... Sporo kart by nam się w sumie przydało. Rebacz by nam się nie przydał, ale może Dijkstra? Nie. Dostaliśmy za to katapultę, no niech będzie. Co robi jego król? Król Foltes, dowódca północy. Usuń aktywne efekty pogodowe. No i super, bo ja nie mam żadnych efektów pogodowych. Bardzo elegancko. No i co, gramy pod pierwszą linię, bo czemu by nie. No, szkoda kurwa, że nie mamy żadnej fajnej karty typu najważniejszych kart, czyli... i tych do podmiany, albo Yennefer, czy cokolwiek. Niestety, nie poszczęściło nam się tym razem. No się pewnie podda i ma 3 karty do przodu. A nie. To teraz my mu zagramy tego zioma. Tyk. Może coś fajnego. Kurwa, szkoda, że nie refer to. To taki gówno. Oj, pożogę użył. Dobra, tragedia to się na razie układa. Nie jest dobrze. Rzucamy tego zioma. Chyba nie mamy wyboru, spróbujmy to wygrać, ale jest niedobrze, ty. Ja chciałem kurczę na turniej gwinta iść, ale to jak mnie zwykły chłop jakiś, czy baba z burdelu mnie rozpierdala. To jaki tam kurwa turniej gwinta ja mogę wygrać? Ciężko by było wygrać turniej gwinta, to jeszcze nie jest talia, z którą możemy iść na taki turniej. Wydaje mi się, że trzeba jakieś reformacje tu zrobić, porządne, na przykład wypierdolić tych gości za jeden, bo im wkurwiają. Przeciwnik spasował, dobra, to robimy coś takiego. Jeżeli on spasował, to jest szansa na wygraną. Jest szansa na wygraną. Mam pytanie, czy pożoga pali te karty specjalne, czy ich zupełnie ani jedna karta pogodowa i tak dalej nie ruszają? Chętnie bym to sprawdził na Ciri, ale jakkolwiek dziwne to nie brzmi, czy spłonie. Ale wydaje mi się, że to są karty specjalne i... nie da rady. Dobra. Mam nadzieję, że on sobie to zestakuje razem. I my mu to spalimy wszystko pożogą. Elegancki pomysł. On nie wie, co my jeszcze mamy w talii. Tam tu mamy konkrety. Riz Marigold. Kurwa, dobre karty ma. Dziewoja. Dobrze, że gramy tym naszym Foltestem, który na ostatnim linie boostuje wszystko razy dwa. Czy my mu chcemy to spalić teraz? Zróbmy coś takiego.
Dobra, i teraz już nie mam wyjścia, no muszę użyć tej pożogi. Palimy mu jedną kartę za 9. Ale może być ciężko. Chociaż jak to podwoję, no to jest konkretny tutaj, konkretna ilość punktów, 74. I musi 34 punkty 4 kartami jakimś cudem wyciągnąć. Istnieje taka szansa, jeżeli ma róg dowódcy. No my też możemy sobie użyć roga. Na pierwszą linię jakby miał jeszcze szpiega. 300 IQ. Jaskier. Czyste niebo. Dobra, udało się. Ale no, solidne miała karty, tak zdecydowanie. Burdel mama. Młoda ta burdel mama, tak swoją drogą. Ewe karskie wsparcie dostaliśmy. I co, jednak cię naszła ochota? Chciałbym coś kupić? No poka. Chciałbym coś kupić. Pokaż, czy może masz jakieś karty? Nie masz. Masz coś na regen żywotności, to możemy kupić. 80 regenu. To jest zawsze spoko. 80, to jeszcze daje 80, sok jabłkowy też możemy kupić, to jeszcze daje suszone jakieś owoce, coś tam, maliny to nie, truskawki nie, winogrona nie, perfumy, rupieć. A to? Wyborny miód, jadalne, 56, no dobra, kurde, stać nas. Potrzebuję kobiety? Chciałbym spędzić chwilę na osobności z jedną z twoich dziewcząt. Proszę bardzo, tylko bez wydziwiania, bo za oglądanie policzę ci dodatkowo. Aby wynająć dziewczynę, porozmawiaj z nią? Wypisaną na twarzy. O, Berta? Nie no, Berta to nie. Ulicznica. Nie, nie, nie. Oczyska, marzysz mi ją? A tu... O! Zuzia? Nie no, Zuzia, kurwa. Co to za imię jest? Może ktoś jest jeszcze na górze, ktoś jest na górze. A jak z braku laku, niech będzie, kurwa, Zuzia. Bywa, że mam ręce pełne roboty. To ona? Nie. Nie, z kim mogę pogadać tu? A, tutaj ktoś jest. O kurwa, mszczuja. Ja pierdolę, jaki paszczur jebany. Dobra, niech będzie to Zusia jebano. Czekajcie, trzeba gwałtowne zmiany przeprowadzić. O, w nagrywaniu i teraz możemy grać. Chodź tu, Zusia. Motorówę robimy. Proszę, kogo my tu mamy? Przyszedłeś zdjąć ze mnie klątwę? Pocałunkiem? Ależ kurwa. Betna jest. Opowiedz mi o sobie. Też. A czemu? Bo jestem ciekaw. Wolałabym nie opowiadać. Dobra, chodź. Jesteś wolna? Mhm. Kurwa, Gerwarda to po takiej podróży za chłopie. Przydaje się Geralt poruchał. Sadek. Ale Geralt to ja jestem, więc to prawie jakby ja, prawda? Prawda. Dobra, porozmawiać z właścicielką Zamtuza, trzeba z nią porozmawiać na temat tego, na temat jakiegoś potwora, który tu grasuje. To jest najważniejsze. I co? Jednak cię naszła ochota. Chłopie, balast zrzucony. Kurwa, w tych miesiącach Gerwart to...
Słyszałaś ciężko mu było mieczem, kurwa, wywija chłopy, bo to obciążenie z przodu takie było, że... Prowadzę tutaj, mam przyjść ze strażą świątynną. Jeśli nie chcesz rozmawiać ze mną, mogę przyprowadzić straż świątynną. Nie trzeba szukać daleko, kilku znajdziesz w pokojach. Mogę ich zawołać, ale nie będą zachwyceni, że jakiś przybłęda im przeszkadza. Przestań mi grozić, jeśli chcesz się tu rozejrzeć, nie zabraniam ci. Ale nie będę z tobą rozmawiać. Rozejrzę się tutaj i poszukam śladów na zewnątrz. Na zewnątrz? No dobra, zamknięte. To jak mam kurwa na zewnątrz poszukać? Widzisz mnie? Jest zamknięte, jak to w ogóle przyszedłem? Zbadaj Zamtus i jego otoczenie za pomocą wiedźmińskich zmysłów. No dobra. No widzę, że już coś jest na dworze, bo mi minimapa pokazuje, ale nie mogę kurwa wyjść. Zamknęli mnie. Chyba, że... Nie no, ale to wtedy to zbadaj Zamtus i jego otoczenie za otoczenie? Dobra, kurwa, idę tutaj. To czym może coś tu jest? Coś tam było zaznaczone, tylko nie wiem, czy to było na zewnątrz, czy w środku. Na minimapie się pojawiają często te takie, jakby to nazwać, takie lupy, coś takiego, o. O właśnie to, co teraz widzicie. Ktoś wyrzucił flakon po perfumach. Kto używa drogich perfum w tak podłej dzielnicy? Zaraz się pewnie przekonamy. Przekonajmy się. No właśnie, wydaje mi się pamiętać, że wątek z tymi podpaleniami był w miarę ciekawy. I to zlecenie było zgiełka inne od tych, które poprzednio wykonywaliśmy. O, to to? To tutaj. Mieszczanie. Ten człowiek dziwnie się zachowuje. Gdzie ja jestem? Dobrze się, widziałeś w okolicy, dobrze się czujesz? Wszystko w porządku? Przecież byłem w tym domu. W tamtym? Chyba tak. Muszę iść i odpocząć. Był pod urokiem sukuba? Muszę jakoś dostać się do tego domu i sprawdzić. O! A wiecie, że jest taki eliksir, który można wykonać z sukuba? A wydaje mi się, że to jest jedyny sukub, którego możemy spotkać. Ja potrzebuję chyba jego kurwa rogów czy coś takiego. Rogi sukuba albo coś takiego potrzebuję. O, przypadkiem akurat dobre wejście wszedłem? Dobrą dziurę? I tam? Nie. Co tu robi? Że się tak wyrażę. A pan... Nie widzisz, że to wiedźmin? Pewno bestię jakąś tropi. O. Daj mi dziaka. Ja bym dał, tylko nie mam takiej opcji. Żebrak. No nie mów, że ja dobrze idę akurat. Ja dobrze idę? No niemożliwe, że ja taki kurwa sprytny. O kurczę, teraz... A, chyba, że ja tam mam skoczyć. Chyba mam tam wyjść, dobra, jump. Śmiertelne rozkosze. Okej, na górze czysto. Piękne łoże, sukub mówisz, tak? Czy kiedyś w Wiedźminie dwójce spotkaliśmy sukuba? Co z nim zrobiliśmy, nie pamiętam. Słyszę? O kurczę. Przyszedłeś mnie zabić? Chcę porozmawiać na początku. Na początek chcę porozmawiać. Dlaczego zabiłaś tamtych strażników? Byłam nieuważna i zaskoczyli mnie. Chcieli mnie zamordować, więc musiałam się bronić. Tylko tyle? Żadnej wzruszającej historii o ludzkiej nienawiści do wszystkiego, co obce? Nie zwykłam kłamać. Nie zwykłam też zabijać bez powodu. Pamiętam, w Wiedźminie 2 chyba zabiliśmy sukuba. Muszę cię zabić? Musisz odejść z miasta. Musisz opuścić miasto. A jeśli tego nie zrobię? Wtedy będę musiał cię zabić. Zawsze to samo. Nie cierpię zmian. Byłam głupia, że dałam się zaskoczyć. Będę musiał skłamać, że cię zabiłem. Zwykle przynoszę trofeum. Dobrze, weź to. I jeszcze to, bo póki co jestem na ciebie wściekła. Ale wiem, że gdy będę już daleko, złość mi przejdzie. Salma. O, co? Miecz dostaliśmy?
Kurwa, i to warty, dobra, warto było jej nie zabijać, przecież ten mierz jest warty 600 golda, panowie. Jesteśmy kurwa bogaci, możemy wyjść już przez frontowe drzwi, możemy. Nawet nie wiem co do końca sukuby robią. Nie mam też chyba w bestiariuszu wpisu o sukubach. Nie, o, jest! Ty, w bestiariuszu jest ona. A nie, o kurde, a nie w tych. Nie w postaciach, czyli to faktycznie jest bestia. Jeszcze raz, litości już nie dam rady. Leso z mojej wsi w rozmowie z sukubem na kilka dni przed złożeniem ślubu w celibatu. Aha, bo oni... A, to są seksualne bestie, okej. Bo odróżnieni od innych potworów sukuby i pokrewne im menady nie kierują się żądzą mordu. Nie łykają naszego mięsa ani krwi, zwykle nie chcą nawet uczynić nam krzywdę. Motywuje nimi jedno, bezgraniczna chuć, którą bezowocnie próbują zaspokoić. Posługują się samcami innych gatunków, najczęściej ludzi i elfów, a ci, trzeba powiedzieć, rzadko kiedy im się sprzeciwiają. Nie znaczy to jednak, że sukuby i menady nie stanowią żadnego zagrożenia. Ich ciągle awanse, choć rozkoszne, nie jednego doprowadziły do końca, w końcu do szaleństwa czy nawet śmierci. Sukuby i menady występują zwykle w pobliżu osad, czy to niewielkich wsi, czy ludnych miast. Na żer wychodzą zwykle nocą, choć w gwałtownym przypływie chuci zdarza im się opuścić leże również za dnia. Swymi afektami obdarzają porówno mężczyzn przystojnych, jak i brzydkich, młodzieńców i starców, które z nich szczególnie upodobały sobie duchowych i świętych mężów, których uwodzenie traktują jako rodzaj rozrywki. Choć sukuby z natury są nastawione pokojowo, zmuszane do walki, będą się zaciekle bronić. Nie należy przy tym dać się zwieść ich delikatnej urodzie, bo tak samitną skórą ich ramion kryją się iście żelazne mięśnie, a cios zadany tylnymi kozimi kończynami czy zwieńczoną grubymi rogami głową pogruchocze z łatwością kości. I tutaj mamy pis o salmie. Niezwykłą kamać, niezwykłą też zabijać bez powodu, salma sukub. Prowadzone przez Wiedźmina śledztwo wykazało, że za tajemniczą śmiercią nowigradzkich strażników stoi sukub o imieniu Salma. Przed takimi właśnie dylematami, co? Czy potwór? Wiedźminy mają więc często z nimi problem. Czy potwór, który nie chce czynić ludziom krzywdy, ale w końcu i tak to robić, zasługuje na śmierć czy litość? Przed takimi właśnie dylematem stanął pewnego razu Geralt z Rivii, zwany Białym Wilkiem. Wiedźmin ostatecznie uwierzył Salmie i puścił ją wolno, choć nie mógł oprzeć się wrażeniu, że będzie tej decyzji jeszcze żałować. Co? Dobra, jak zwykle, kurwa, sobie myślisz, samica, a to żmija. Żmija, a nie porządna kobieta. Z wysokim libido, a tak myślałem. Nie no, chyba dobrze, że ją puściliśmy, no. Ja legitnie wątpię, że raczej dla rozrywki zabija i by tam teraz spokojnie siedziała, tak nam patrzyła w oczy. Wiem, jak zginęli strażnicy. Strażników zabił sukub. Sukub? Tutaj? W Nowigradzie? Przecież światło wiecznego ognia chroni miasto. Widać, były jakieś przerwy w działaniu. Tak czy owak, sukub nikomu nie zrobił już krzywdy. Oto dowód. Chylę czoła przed mistrzem. A oto obiecana nagroda. Bywaj. To nie była misja, którą myślałem, że... o której myślałem na samym początku. Myślałem, że spotkamy zupełnie inne postacie, niż jeżeli spotkaliśmy. I że fabuła tej misji będzie zgiełka inna. No ale myślę, że i tak była na tyle interesująca, by każdemu, kto obejrzał tą misję, sprawiła wystarczająco dużą radość. Dodajmy się do dostępnego zadania, a potem wykonajmy już spotkanie z Triss, bodajże. Tutaj jest jeszcze jakiś wykrzyknik, ktoś tu potrzebuje pomocy, a Gerward na tą pomoc. Na to, żeby pomóc komuś, jest zawsze chętny. Że my. Wiedźmin? O, ja chętny. Przychodzisz może w sprawie ogłoszenia? Ja ekipa pomocowa, nie do końca. Nie do końca. A o co chodzi? Dobrze słyszałem, że szukasz towarzysza na jakąś wyprawę?
nie jakąś, tylko za morze. Widzisz, jak mnie w 1242 zaciągali do piechoty, obiecałem mojej kochanej Lepcie, że wrócę z frontu żywy, a do tego przywiozę jej perłę ze Skellige. I to nie pierwszą, lepszą, tylko czarną, najcenniejszą i najrzadszą. O, masz fantazję. No tak, tyle, że skończyło się na słowach. Z wojenki wróciłem tamtej i następnych, ale przysięgi nie spełniłem. Nadeszła pora to zmienić, bo jak nie teraz, to kiedy? Tylko zdążyłem się w międzyczasie zestarzeć, widzisz zresztą. Sam sobie nie poradzę. Potrzebuję jakiegoś ramienia, na którym mógłbym się wesprzeć. A ramię Wiedźmina byłoby najlepsze. No, to jak będzie? Pewnie, że idziemy na pomoc. Pomysł szalony, ale ciężko odmówić mu pewnego uroku. No, Gerwald, jeśli masz czym zapłacić, pomogę ci. Jakie wrażenie na nim to zrobiło, widzę, że... Z różnych wojen zwiozłem. Spotkamy się na miejscu, przy zarwanym moście pod Arinbjorn. Stamtąd jest już tylko parę kroków do łowiska, gdzie ponoć rodzą się te czarne To jest na, na Skellige? Może. Do zobaczenia. To jest na Skellige, tak? Czarna perła. Pokaż to, gdzie to jest zaznaczone. Mapy świata. No nie widzę, żeby to było tutaj. No tak, to jest na Skellige, wyspy Skellige. Nie no, to specjalnie teraz, żeby mu czarną perłę wyłowić, kurwa. Nie ma takiej możliwości, że będę tam teraz płynął. Ale jak będziemy na Skellige, no to oczywiście tą misję na gościa wykonamy. Bo czemu nie? To jest w zadaniach pobocznych? Nie wiem, gdzie to jest. Czarna perła, jest. A i to jest znaczek, że to jest na Skellige, tak? Okej. No to my byśmy wygrali w A, i to jest znak Królestwu Północy, tak? Okej, czyli Temeria i coś jeszcze tutaj, bo może Kedwen. Albo coś, nie wiem, co to jest za znaczek. No to co, wykonajmy misję, chyba. Chyba misję wykonamy główną, czyli Stosy Nowigradu. Trzeba się spotkać z Triss, odwiedzić naszą starą znajomą, a ona, miejmy nadzieję, że nam pomoże w poszukiwaniu naszej siostry. To jest jakiś kupiec, chętnie z nim, no... Znaczy, może chętnie to nawet już nie, bo już ile można grać w tego... A! To jednak niezwykły kupiec. Sam biały wilk zamitał w moje skromne progi. Czym mogę służyć? Podszywa się pod dowódcę straży. O, zagraj mi w Gwinta na początku. Chyba, że Gwinta, prawda? Założyłeś to, bo jestem krasnoludem. Nie sądzisz ponadto, że znam każdego innego krasnoluda? Robocie drążę w piwnicy kopalniane szyby. Czy wyrzekacie się zła? To grywasz, czy nie? Wyrzekamy się zła! Grywa. Czy wyrzekacie się zła? No to grajmy. Zagrajmy w takim razie. Kurwa, coś tam cyzą. Święty płomień wiecznego ognia. Kurwiałem mnie tylko. W ogóle... No, już myślałem, że Hobbit przez całą partię Gwinta będzie gadał. Bo ogólnie ciekawostka. Gwint to jest, słuchajcie, gra krasnoludzka, prawda? Stara gra krasnoludzka. Taka mini ciekawostka. Może dlatego założyliśmy, że pewnie jest krasnoludem, dlatego grywa w Gwinta. Dobra, wypierdoliłbym tu jakieś karty, na przykład a mogę zagrać? Nie mogę. Dobra, no, czyli bym nie wypierdolił jednak żadnych kart. Dobra, grajmy. Nie mogę mieć mniej kart niż mam w talii. Ją wymieńmy. I go wymieńmy. No i git chyba w miarę. Jest szpieg, jest ta laska. Ta jak ona się nazywa? Lekarka, leczniczka. Chyba lekarka. Leczniczka brzmi idiotycznie. Nią sobie. O! Nią sobie będziemy mogli właśnie szpiega też między innymi przywrócić, więc spoko. No co no? Te chujowe są karty, one rzadko się bardzo stakują razem ze sobą. Dobra, on gra szpiega, elegancko. A on gra z Coyotel i ma jedną. A, no nie muszę czytać, już pamiętam. Ma jedną kartę więcej na samym początku. Czy my to gramy? Gramy mu szpiega. Tyk. Okej. Fajnie, że te dwóch gości się skombowało razem. Spoko. I dobraliśmy jeszcze jakąś tam katapultę, czy balistę, czy jak to się tam nazywa. Dobra. No ma 8 kart, my mamy 11. Myślę, że pas jest bardzo w porządku.
uczciwy jest. I raczej z następną rundą powinniśmy sobie bez problemu poradzić. Ruch przeciwnika. Gunwar z Rivi. Dobra. To my zagramy cyk, a może cyk cyk, a może tych dwóch gości zagramy. Dobra. Cyk. Okej. I pyk. I z Merigold, okej. I pyk. 40 punktów tych dwóch gości. Nie wiem, czy on gra to dalej. Ale pewnie wie, że nie ma szans, bo ja mam 8 kart, on 4. No to co, nie wiem. Tego? Chyba tego zagramy. Wesemir. No kurde, on ma za mocne karty. Ja mam za mocne karty, a on rzuca dalej i ja muszę te mocne karty na tył wykładać. W tym sensie. No czemu grasz dalej? Masz dwie karty. Kościół. Otrząśnij się. Poddaj się. O kurwa. Przeciwnik spasował. W końcu. W końcu. Początek rundy. Dobra. Mamy wszystko na ostatnim linie, więc powinniśmy sobie to wygrać bez żadnego problemu. No chyba, że pożoga, no to jest wtedy problem. Ruch dowódcy. Ale jeszcze jedną kartę ma do dogrania. Chyba, że to będzie ta karta, która... On rzuci kartę i to mu wyciągnie jeszcze kilka kart stali. Ale nie, jest to karta czyste niebo. Zobaczmy, ile byśmy mieli potencjalnie punktów maksymalnie. Cyk, 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 cyk. No, rzucaj się. 58. Okej. Karta na przyszłość. Nie pamiętam, kiedy tak sromotnie przegrałem. Karta jest twoja. Dzięki. Dobrze ci szło. Kto jeszcze może posiadać karty warte uwagi? Nikt nie. Na przykład markiza Serenity. Nie obnosi się. Ale i tak połowice. Wszyscy wiedzą, że ma jedną z najlepszych stali w mieście. Każdy i naprawdę potrafi. Wiem, co się na to? Dobra, gwint, rozgrywki w Nowigradzie. Tak jest, ale ja bym chciał z tobą, wariacie. Wesemira dostaliśmy. Chciałbym z tobą pogadać, co tam się dzieje u ciebie. Naprawdę nic ciekawszego nie przychodzi ci do głowy? To jak pytać rybaka, czy biorą, albo starą babę, jak zdrowie. Interes się kręci. Na wojnie można zarobić, jeśli się wie jak. Jeszcze zanim Nilgard przekroczył Pontar, zakontraktowałem dostawę drewna i żelaza z Kowiru w transakcjach zabezpieczonych. Mam na tym siedmiokrotne przebicie. Ładnie. Tak się wydaje. Ale jak odliczysz pogłówne dla nieludzi? Datki na kościół, podatek wojenny i koszta bieżące. Zostają jakieś marne drobne. Kilkanaście skrzyni, nie więcej. Czy wyrzekacie się zła? Mam trochę pieniędzy, które chciałem wymienić na porę. Dobrze trafiłeś. Oferujemy wymianę po najkorzystniejszym kursie w mieście. To jest najważniejsza postać, bo można u niej wymienić Pitos. Trzymaliśmy 915 nowigradzkich koron. Za jakieś inne pieniążki, które mieliśmy. Nikt nie może być pewny brata. Potrzebuję pieniędzy, chciałem zasiągnąć pożyczkę. Oczywiście, zaraz ustalimy szczegóły. Tak po prostu? Pani Yennefer z Wengerbergu już dawno temu zadeklarowała się jako żyrantka na wypadek takiej okoliczności. Oprócz tego mamy sprawdzone sposoby na odzyskiwanie długów. Nie, no. Płomień wiecznego ognia dopełni dzieła oczyszczenia. Czym mogę służyć?
Zrzucić pożyczkę. Spłacić zaciągnięty dług. Znakomicie. Pojawia... A i teraz mogę więcej pożyczki. Dobra, nie chcę. Nie idziemy w pożyczkę. Bo ma 30%, kurwa. 30%, jak to się nazywa? RSO? Jednak z nim nie chcę handlować. Za dużo. Idziemy. Oj, co tu się dzieje? Dobra, może w końcu przestaną drzeć pizdę. Wieczny ogień. Czemu nikt nie smaży kiełbaski? To się patrzą. Zwykłe marnowanie drewna, przecież jest wojna. Trzeba korzystać z zasobów, które mamy. Się przed świętym ogniem. Święty ogień oświetli je, spali, oczyści. Święty ogień oświetli, spali i oczyści. Oto płomień łaski i miłosierdzia. Ty odmieńczy, będziesz płonął powoli. Będziesz błagał o śmierć wszystkimi znanymi ci głosami naraz, jak inni z twojego gardła. Ja nie zrobiłem nic złego, nic! Ja tylko chciałem żyć jak wy! Ratujcie, dobrzy ludzie! Proszę! Na nogi! Patrzcie! To Doppler! Dlatego właśnie nie lubimy wiecznego ognia, a Doppler to jest postać, która potrafi zamieniać się w cokolwiek chce. Laskę w chłopa, kurwa, w szopa, pracza. Mam nadzieję, że Dudu nie dał się złapać. Dudu to nasz kumpel Doppler też. No i wpis o postaci. Kurwa, co to za postacie są? Zobaczmy, postacie. Felicia Cori. A, to ona spłonęła. O kurczę. Nie wiedziałem, że będzie opis postaci, które spłynęły. No dobra, przeczytajmy. Wiedźmin nieraz znajdował się w sytuacji, gdy nie mógł zapobiec czyjejś śmierci. Rzec można, no jakbyśmy nie grali w Gwinta, to kto wie. Rzec można nawet, że już do tego przywykł. Z czym innym jest jednak bezsilność w obliczu niesprawiedliwej, okrutnej egzekucji znajomej osoby. Taki los spotkał Felicję Cori, młodą czarodziejkę, którą Geralt spotkał kiedyś w Lochmuen? Nie pamiętam, żebyśmy spotkali Felicję. Ale możliwe, że tak było. Felicja, która pobierała kiedyś nauki u Filipy Einhardt, wydarła mu się wówczas miłą i przedsiębiorczą dziewczyną. Niestety za magiczny talent i przynależność do czarodziejskiej konfraterii spotkała ją straszliwa śmierć. Sztosie. Kapele. Tajemnice Dopplera, podszywającego się pod kapelę namiestnika do spraw bezpieczeństwa Nowigradu, poznaliśmy z Geraldem wiele lat wcześniej. Nikomu nie rzekliśmy o tym słowa, bowiem ta zamiana była zdecydowanie z korzyścią dla wszystkich. Mimik okazał się istotną, rozsądną i pozbawioną okrucieństwa, którą... To Mimik okazał się istotą rozsądną i pozbawioną okrucieństwa, które cechowało prawdziwego kapelę i dzięki temu wszystkim żyło się lepiej. Niestety w czasach terroru, ja nie wiem, ja mam jakiś problem z mówieniem, mam za dużo śliny, kurwa. Ślinie się jak pojebany. Niestety w czasach terroru i prześladowań, jakie po latach zapanowały w Nowigradzie, ugodowa postawa namiestnika musiała wzbudzić czyjeś podejrzenie. Tożsamość Dopplera została odkryta, a on sam aresztowany i spalony na stosie ku chwale wiecznego ognia. Nie dość, że mam za dużo śliny, to jeszcze mam, kurwa, nie umiem czytać w ogóle. A jeszcze był ten Kaleb, czyli ten gościu od wiecznego ognia. Też sobie przeczytajmy, bo to chciałbym wiedzieć. To są wiedźmy, to na razie jebać, Tamara to mnie jakoś nie interesuje. Vimy Vivaldi. Krasnoludzka tradycja bankowości sięga czasów, gdy legendarny król Temerii Desmond był jeszcze usmarkanym chłopcem, który na chleb mówi beb, a na muchy tapty. Od tamtego czasu banki takich rodzin jak Gincardi, Vivaldi czy Cianfalei rozwinęły swe usługi, zakładając oddziały i filie we wszystkich większych miastach północy.
W imię Vivaldi był jednym ze spadkobierców tej tradycji. Ten szanowany krasnolud interesu prowadził największy nowigradzki bank. Poznaliśmy go z Geraldem dobrych kilkanaście lat temu i zawsze ceniliśmy jako uczciwego i rzetelnego finansistę. Nawet w tych trudnych dla nieludzi, kurwa, za coś rozpierdolę, nieludzi czasach, gdy rozgrywała się niniejsza opowieść, zarządzana przez niego instytucja przynosiła krociowe zyski. To mi się podoba, że ja zawsze coś czytam i nagle spizdę zdenerwowanie i wracamy do normalnych. Szerat. Imię Szerat? Nie wiem. Jeszcze raz widzę. Chyba. Potrzebuję przeczytać jeszcze o tym gościu. O. Kaleb. Czas prześladowań i stosów zrodził w Nowigradzie wiele krwawych katów, którzy budowali pozycję na tropieniu spisków, masowych aresztowaniach i pokazowych procesach kończących grupowymi egzekucjami. Dla Mengego chorobliwie ambitnego oficera Straży Świątyni Wiecznego Ognia momentem triumfu i początkiem chwały było zdemaskowanie swojego przełożonego kapela jako zakamuflowanego Dopplera. Czyli on swojego przełożonego złapał. Zobaczywszy Mengego po raz pierwszy na nowigradzkim rynku własnoręcznie podkładającego ogień pod stosy, Geralt nie miał wątpliwości, że określenie go mianem fantastycznego skurwysyna było nad wyraz łagodnym eufeminizmem. Dobra, ja naprawdę nie powinienem kurwa czytać na tych odcinków, bo ja mam jakieś... Wszystko, jestem debilem po prostu. Jestem turbo osią jestem. Pokaż mi swoje towary. Myślałem, że partyjki Wita zagrabi. Towary, masz coś ciekawego? Nie, masz jakieś oleje, to nie chcę. Bywaj. Teraz u których kurwa ja kupców byłem? A u których kurwa kupców nie byłem i tak dalej. Z tobą grałem na pewno. To jest jakiś ten. Kowal, czy z tobą było coś robione, wariacie? Miecze pierwszego sortu. Chyba nie za bardzo. Chciałbym, żeby coś dla mnie wykonał. Potrafię zrobić pancerz mistrzowskiej jakości. Umiałbyś wykonać pancerz mistrzowskiej jakości? Egzamin czeladniczy wprawdzie zdałem, ale majstersztyku jeszcze nie mam na koncie. Mógłbyś spróbować w Velen. Mieszka tam jeden taki krasnolud. Nazywa się Fergus. Ludzie w Techu mówią, że na południe od Pontaru nikt lepszych pancerzy nie kuje. Chciałbym, żebyś coś dla mnie wykonał. Nie masz nic ciekawego do wykonania, chyba że to na 13 poziom. My moglibyśmy to wykonać, niby jest pancerz lepszy o 2. Ale to, że ja chyba mam te wiedźmińskie rzeczy, to one mi dają mi tą premię, czy to premie staną się aktywne dopiero po ulepszeniu elementów do poziomu arcymistrzowskiego, czyli teraz mi nawet nie daje premii ten cały mój secik. Więc fajnie by było w sumie zrobić sobie jakąś zbroję. Z drugiej strony to muszę wydać składniki, kupić składniki, zapłacić za to. Tylko 2 pancerze więcej, to nie chce mi się. Jak znajdziemy coś lepszego, to... O kurde, zobacz, ile on daje siana. 444 za ten miecz srebrny. Jak znajdziemy coś lepszego, no to po prostu to założymy. Dobra, sprzedajmy mu ten miecz. Czy ma coś do kupienia fajnego? Nie ma koszulę, ma jakieś buty, to też nie chcemy. Czy chcę mu ten broń stalową sprzedawać? Chyba nie, bo on jest na 14 poziomie, mamy 12. Za to kupiłbym trzecią mapę. Mocno wyblakłe notatki, bo to są wszystkie wiedźmińskie sprawy. Czeladnicze narzędzia zawsze się przydadzą. To oczywiście, żebym je kupił. Juki na 70 pojemności to już mamy. Jakieś schematy. Nas moc znaku Igni, Quen, Ard i Erden. No ale takie już chyba schematy posiadam, mi się wydaje. Więc to by było w sumie na tyle. Nic tu więcej ciekawego nie ma. Dzięki, wariacie. A w Winta nie chcesz zagrać. Bywaj. Dobra. Ale musimy zahaczyć o wszystkie postacie z rynku. Zapraszam. Czy aby w tego Gwinta nie chcą zagrać? Zapraszam. Bo można u nich wygrać kartę. Co tam masz?
karty różne ciekawe. Fajne jest też to, że widzę te książki, które zostałem, które już przeczytałem, to nie podświetlają się, co jest całkiem spoko. Golem albo najwierniejszy sługa. 233 korony za książkę? Tu. Za tyle to ja mam koło pancerz. Widzę, mam tą twoją książkę. Idziemy jeszcze na tablicę ogłoszeń, zobaczymy. Jest jakieś ogłoszenia nowe, są, bierzemy. Nowe znaki zapytania i jakieś zlecenie. Zlecenie nazywa się Nawiedzony Dom. I zlecenie jest naprawdę fajne, bo pamiętam to zlecenie. Poszukuje się Wiedźmina z nienaganną reputacją, udokumentowane osiągnięcia i pisemne referencje mile widziane, który podejmuje się przeczesania nowo nabytej podmiejskiej posiadłości hrabiego Kurta Dysarda w celu znalezienia i przepędzenia lub zabicia nawiedzającej go istoty. Wysoka nagroda gwarantowana. I to są słowa, które przemawiałem do mojego... Do mojej głowy. Wysoka nagroda? Wchodzę w to. Tyś jest Geralt z Rivi, zwany Białym Wilkiem? Rzeźnik z Blaviken? Wystarczy Geralt z Rivi. O co chodzi? Kilka lat temu taki jeden zapłacił mi, żebym przechował dla ciebie książkę. Mówił, że kiedyś tu przyjdziesz. Kto to był? Nie przedstawił się, ale książka ma czerwoną okładkę, to pamiętam. Na pewno jej nie sprzedałem. No dobrze, poszukam jej. A może resztę książek też byś przejrzał? Chętnie obejrzę inne książki? Chętnie obejrzę inne książki. Ta, poka. A te same. Drogie, a to ma fajne tego. Fajna taka okładka jest. Necronomicon. Można przeczytać. No może ewentualnie na sam koniec rozgrywki, kiedy nie będziemy mieli przeczytanych wszystkich książek, to faktycznie przyjdziemy i zakupimy te książki, natomiast no teraz nie zamierzam, o kurwa, wszędzie książki. To znajdź czerwoną okładkę ma. Czy raki jak leczyć? Studium naukowe z przyrzeganiem. Nie, to raczej nie ta książka. Mój manifest, to pewnie ta. W środku jest jakiś list. Przeczytaj. Mój manifest, życie Jakuba de Aldersberg. Przyczyny, dla których Jakub de Aldersberg został wybrany wielkim mistrzem, pozostają tajemnicą. Zakon Białej Róży przechodził w tamtych czasach kryzys i chylił się ku upadkowi, więc można spodziewać się, że bracia oczekiwali na jego czele człowieka zdecydowanego, z wyrazistą wizją. Dalesberg był właśnie kimś takim. Najbardziej zastanawiające jest jednak, że zakonnicy oraz sam król zdecydowali się zaufać człowiekowi znikąd. Mówiono, że był włóczęgą, wędrownym kaznodzieją, który poruszał tłumy przemowami wymierzonymi w nieludzi. Powiadano, że potrafił czynić cuda i ukazywał swoim wiernym wizję zagłady w białym zimnie. Z pewnością był człowiekiem charyzmatycznym, przywiązanym do wpojonych mu zasad, które starał się wpoić innym. Czy rzeczywiście był źródłem, czy faktycznie został obdarzony dzikim talentem magicznym, tego nie będziemy pewni nigdy. List do A. Wiedźminie. W oceanie możliwości są wydarzenia mniej prawdopodobne i bardziej prawdopodobne. Nie jest łatwo wyłowić te pierwsze, nawet jeśli sięga się umysłem przez czas i przestrzeń, czyli to nasza Ciri. Zostawiam dla ciebie ten list z nadzieją, że jednak natkniesz się na niego, albowiem muszę się przestrzec. Ludzkość jest zagrożona, zakłada od białego zimna nie z rojem elfiej wariatki. Być może zdołam cię przekonać osobiście. Jeśli nie, polegam na tym piśmie, które przeczytasz po latach. Wiedząc więcej niż w czasach, kiedy się spotkaliśmy. Wiedz, że dla świata nie ma innego ratunku, niż przygotować całą ludzkość do zagłady. Stare podanie mówią, że dzieci starszej krwi może oddalić niebezpieczeństwo, ale ja próbowałem i zawiodłem. Od tamtego czasu podąża za mną straszliwa zjawa. Podążałem? Futa? Tilimadika? Upiór w koronie. Podąża za mną straszliwa zjawa, upiór w koronie. Widmo mojej porażki. Byłem wybrańcem, ale wybraniec zawiódł. Cała nadzieja w tobie i twoim bractwie. Gdy nadejdzie czas wilczej zamieci,
Ludzie zginą, a przeżyją tylko nadludzie. Twoim obowiązkiem jest dać światu nad ludzi. Cokolwiek o mnie myślisz, nie zawiedź, jak ja zawiodłem. Nie wiem, kto to pisze. Kto to pisze? Z okazji pokradniemy wszystkie. Niby wygląda, jakby to Siri pisała, ale no niemożliwe, bo pisze z chłopem. Bo chyba, że naprawdę Siri ma dika. Ale wątpię. Andrzej Sapkowski pisał, a nie ja. W mojej wersji pewnie by dika miała. Natomiast, no nie ja to pisałem, więc... Dobra, to jest jeszcze jakiś karczmasz. Udajmy się do niego, mam 50 minut odcinka, jeszcze bym coś zrobił, kurczę. Super mi się gra w tego Wiedźmina. To przez to, że tak się wciągam w tą rozgrywkę, to kurde niestety trochę nagrywanie obrywa po uszach. Bardziej się skupiam na tym, żeby cieszyć się tym światem i obserwować każdy jego szczegół, jeżeli tym, że mam nagrywać odcinek. Jakoś to w miarę prowadzi składnie. Jest wejście? Jest wejście. No tu na bank już możemy w Venta pograć. Olivier wygląda już na... Skąd nazwa? Starego gracza. Mistrza Jaskra. Znasz o zimorodku, co wpadł do wychodku? Tak, o księżniczce Wandzie, która utopiła się w rzece Dupie, też słyszałem. No, w każdym razie zimorodek zawsze jest otwarty dla miłośników poezji. Występują u nas prawdziwe sławy. Co dzisiaj serwujecie? A więc Jaskier będzie tutaj. O, serwujesz zajebiste karty, biorę. Ty, a to co to jest? Trofeum Sukuba. 5% dodatkowego złota? Trofeum z Mglaka. Też 5% dodatkowe złota. Ja kurwa tego nie mam założonego na płotkę jeszcze? Nie, dobrze. Szukam partnera do gry. Tylko pytanie, złoto z czego? Ze wszystkiego? No to dobrze trafiłeś. Jeśli masz ochotę zagrać, to mogę postawić unikat z mojej kolekcji. O! No i cacy, to grajmy. Jasne, grajmy. Wszyscy tacy pewni i opierdalam im karty. Bo mogę postawić unikat z mojej kolekcji. No i kurwa, i nie mam z unikatu, damusie. A rzućmy w SMR-a. W ogóle zagrajmy pod pierwszym i ostatnim linie. Wesemera i tutaj Zoltan. Rozpocznij rozgrywkę. Gra potworami, okej. Mamy manekin, mamy róg, mamy dwóch szpiegów. Mamy Zoltana. Mamy Yennefer. Okej, mamy całkiem fajne karty. Wydaje mi się, że Zoltana wymienimy. No i tego wymienimy. I mamy medyczkę dodatkowo. No powiem wam, jakbym przegrał tą rozgrywkę, to byłby straszny kurwa wstyd. No nie będę ukrywał, giga turbo wstyd byłby. Gul, gul, gul. Dobra. Normalnie Zygmunt, Zygmunt. A chyba to się czyta Zygmunt Dijkstra. On ma 19 punktów. No to jeszcze dorzucimy trochę tych punktów i zgarniemy sobie jakąś kartę. Nie, co on robi, ty? Chłopca chce unikat postawić. A ja mam kurwa 6 kart więcej od niego, ty. Wariacie. Tu koki, man. Ale no, dobrze nam dobrało wszystko. Przeciwnik spasował? Czy takie to łatwe będzie? No to bym zagrał w sumie go bym zagrał. Tak. Bo zagrajmy, bo to i tak będzie podwojone, czyli to jest 12 punktów, a Vernon ma 10 punktów. No i dobra, i mamy 6 kart przewagi. Nie wiem, czy ma jakiekolwiek szanse z nami. Szkoda, że się nie przydadzą te medyczki w ogóle, ten medyk.
No bo nie mam co wskrzeszać, kurwa, z poprzednich ród. Bo nic, nikt tam prawie nie zginął. Lodowy gigant, Trismeri Gold. Myślę, że od niego będę mógł wygrać Trismeri Gold, nie wiem, tak mi przyczucie coś mówi. Wesemir, a w ogóle Wesemir nie jest specjalną kartą, teraz zauważyłem. Wesemir to jest zwykła karta. A wszystkie te postacie są kurwa z kartami specjalnymi, tylko Wesemir nie jest. Biedny Wesemir. Rób dowódcy. Ja mam wszystkie, w sumie na wszystkie linie mamy rogi dowódcy. Oba cmentarna. Fajne są te obrazki. I w tym gwincie, i w tym faktycznie CD Projekt Red wydał. Obrazki są zajebiste. Cyk, to o czym ile będziemy mieli punktów? Cyk. 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 No prawie dwukrotnie zmierzony, jeśli chodzi o punkty. Może jesteśmy gotowi jednak na ten turniej. Wygrałeś, karta jest twoja. Dziętki. Ciemność widzę. Gwint partyjki z karczmarzami, a? Dałbym ten karczmarz do grania. Gibor Egerbacht. Pokaż co to jest za karta. To było Nowigrad, tak? Chyba tak. Jeszcze coś kupiliśmy do Skojatel. Dodajmy to do talii. Ja bym z jakiegoś powodu stwierdził, że chcę nimi grać. Jakieś potwory też widzę, pokupowałem. Okej, też pododajmy, jeszcze nie mamy odpowiedniej ilości kart. No i chłop ma 10 punktów, więc całkiem spoko. Możemy go dodać. Czemu nie? Ale karty mamy jeszcze chujowe. Najgorsze, że nie mamy szpiegów. Nie jest to giga, ja jest to giga syf, że nie mamy szpiegów. I jest to giga też syf, że... A nie, mamy manekiny do dodania. Myślę, że Cesarstwo Nilfgaardu nie ma manekinów przez to, że ma tyle szpiegów. No, Cesarstwo Nilfgaardu będzie zajebistą talią, tylko... musimy sobie ogarnąć jakichś szpiegów. Chodźmy pod ten... pod dom Triss w końcu. Gdzie jest ten dom? Ale właściwie to i tak nie zrobimy dzisiaj tej misji. Może jeszcze by się udało jakieś zlecenie zrobić, co? Na sam koniec. Nieuchwytny złodziejaszek. No wygracie, misja się nazywa. Jest też nawiedzony dom. Ale to jest na 24 poziom. Szczerze mówiąc, to jest kamaz, nie? Bo my tam... No nie chcę tutaj spoilerować, ale wydaje mi się, że... zlecenie nawiedzony dom to... nie powinno być na ten poziom. Żeby w każdej chwili mogę je wykonać. I byśmy dużo złota zgarnęli, ale w sumie mam 3000. Nie chce mi się z tym srać. Za to jest zlecenie nieuchwytny złodziejaszek na sugerowany poziom 13. Jeden z kupców wywiesił ogłoszenie z prośbą wytropienia chochlika. Okazało się, że Sylwester Armelo działał w imieniu gildii kupieckiej. Miejscowi straganiarze byli w owym czasie ustawicznie okradanie przez tajemniczego stworka. Geralt przyjął zlecenie. Błąd! Ustawicznie okradanie przez tajemniczego stworka. Gdzie nie tylko kurwa ja się mylę w końcu. A później pytacie mnie tak. Mówicie tak. Ale kurwa nie umie czytać. Nop. Frajer. Chłopie, jak to jest... Nie umiem twórcy gry nawet dobrze napisać po polsku. I mi chłopie mówi, że ja nie umiem. O kurwa, wykrzyknik. Dobra, zróbmy wykrzyknik, zlecenie zrobimy jutro. Czas nadzieja. Masz odwagę tak powtórzyć te oszczerstwa, patrząc mi w oczy? A co mówił? A pewnie! Jesteś mutant, odmieniec, bezużyteczny relikt starych czasów, który trzeba spalić jak uschłą gałąź! Rulf Pysk? O! Ilu ludzi uratowałeś przed śmiercią? Przed Bruksą, Leszem? To nie ma nic! Zadałem ci pytanie.
Ilu. Niech to wam da do myślenia. W gębie to nasz kaznodzieja mocny, ale huknąć na niego to już ogon kuli. Chodźcie, ludzie. No jest. Dobra, to było na tyle dzisiaj. Widzimy się w następnym odcinku na tym kanale, czy też innym kanale. Wszystkie kanały macie w opisie, tam możecie zajść, dać suba, lajka, tak samo tam jak tutaj też możecie dać suba, lajka. Mam nadzieję, że wam się podoba seria. Jeżeli wam się coś nie podoba, no to możecie napisać, co wam się nie podoba. Ja wiem, że jest kilka rzeczy tutaj do poprawy, ale spokojnie musimy się rozgrzać. Niby to już 20 odcinek, ale to dopiero 20 odcinek, bo po takim czasie, kiedy przestałem nagrywać, no to 20 odcinek, 20 odcinków to jest praktycznie nic. Jednak trzeba tą ciągłość językową zachować, trzeba... No jeżeli się mówiło wcześniej przez rok cały czas, dzień w dzień, a teraz nie mówiło się przez 3 miesiące ledwo co zdanie do kogoś, no to jednak ta jakość odcinków na pewno spadnie. Żeby to wróciło, no to z powrotem trzeba przez kilka miesięcy tak naprawdę gadać do kamery. I wtedy będzie to miało jakiś logiczny sens. Dobra, jeszcze raz dzięki i przepraszam za wszystkie błędy. Mam nadzieję, że jutro będzie lepszy odcinek. Ja wiem, że jutro będzie odcinek lepszy, ale ten też był zajebisty. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.